Cześć wszystkim, Daniel z tej strony. Dzisiaj odpowiemy sobie na dosyć istotne pytanie, mianowicie dlaczego ty nie dostajesz bot lobby? A odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Po prostu jesteś tak zajebiście dobry, że nie możesz dostać bot lobby. No o co ci chodzi? Przecież skill-based matchmaking działa tak, jak powinien działać. No jesteś naprawdę dobry, więc no nie możesz dostać bot lobby, no bo jakim prawem? No ale tak na poważnie, omówimy sobie kwestię, dlaczego według wielu osób tylko streamerzy dostają bot lobby. Czy to jest faktyczna zbrodnia dostać bot lobby? Czy to jakkolwiek świadczy o twoich umiejętnościach? Ja w tym przypadku sobie gram tutaj dwójki na czwórki i testowałem sobie Bas P, która jest moją ulubioną bronią aktualnie i niebawem się filmik pojawi, więc tutaj gramy duo na czwórki, żeby nie było. Więc jeżeli chodzi o skill-based matchmaking, omówimy sobie całą tą kwestię, a w międzyczasie w tle będzie sobie leciał filmik. Więc czym jest skill-based matchmaking i jak to działa? W skrócie bardzo szybko. Jest to system, który dobiera graczy mniej więcej na naszym poziomie. Mówię mniej więcej, no bo nie jest w stanie dobrać tych graczy dokładnie na naszym poziomie przez wiele innych czynników. Oczywiście rankedy robią to troszeczkę bardziej precyzyjnie przez system rank. Natomiast w tej grze sam poziom, jakby poziom postaci, twój poziom nie świadczy o twoich umiejętnościach. Ja wiele razy słyszałem, że jakim cudem ja trafiam do lobby z osobami, które mają 600-700 level, a ja mam 100 level. No bo tutaj nie ma jakby dobierania lobby po poziomie umiejętności. Możemy mieć cheatera z 40 levelem, który będzie na lobby, gdzie są osoby po 100, po 1000 levelu, prawda? Dlatego też czasami można określić nie tyle co poziom umiejętności, ale prawdopodobieństwo, czy dana osoba jest cheaterem po poziomie postaci. No bo to akurat jest jeden jakby z czynników, że ktoś, kto ma niski poziom, to zazwyczaj będzie osoba troszeczkę słabsza, osoba początkująca. Więc bardzo dziwne jest w momencie, gdy dana osoba nie ma jakiegoś tam, przykładowo w aktualnym sezonie, prawda? Mamy 1250 level, więc gracze, którzy grają bardzo często i są potencjalnie dobrzy, mają 1250, 1100, 1000 level, ale mamy tutaj pacjenta, który ma 100 level, co jest tak naprawdę level z pierwszego sezonu przykładowo, ale trafia wszystkie strzały i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc możemy stwierdzić, że albo dana osoba oszukuje, albo dana osoba stworzyła sobie nowe konto i zrobi z tak zwanego smurfa, czyli smurf konto, czyli jakby konto nowe, z różnych przyczyn się robi nowe konta. Wiadomo, albo po prostu, bo cheatowałeś wcześniej, albo chcesz coś sprawdzić, albo chcesz się pobawić, obojętnie, ale tak może być, dlatego często możemy usłyszeć, że ej, ktoś może być, ma mały level i jest bardzo dobry, no to mówimy mały level, to faktycznie może mieć bardzo niski level, jak na sezon, który się znajduje i gra zbyt dobrze i możemy po prostu określić jakby dozę prawdopodobieństwa, czy dana osoba oszukuje, czy ma nowe konto i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? Więc na tym mniej więcej polega skill-based matchmaking. W teorii tak powinien działać. Natomiast to, jak on działa, zależy od wielu, wielu czynników. I teraz, zanim przejdziemy sobie do tego, dlaczego wam się wydaje, że niektóre osoby mają mocniejsze lobby od was, omówmy sobie kwestie, które są bardzo istotne, które tworzą ten cały system i wpływają na ten skill-based matchmaking, czyli po prostu tworzenie lobby, tworzenie meczu na podstawie twojego skilla. Ponownie poziom umiejętności nie określa, poziom postaci nie określa twojego skilla. Więc to też bardzo zależy od puli graczy, którą dana system może współpracować. Czyli załóżmy, że jest późne popołudnie, jest wieczór, wiele osób się loguje do gry, więc pula graczy jest automatycznie dosyć duża i z tej puli graczy można stworzyć różnego rodzaju lobby. Więc pora dnia też ma wpływ na to, jak dane lobby może wyglądać, prawda? Czyli na przykład bardzo wcześnie rano, 8 rano, 7 rano, godziny nocne, 3-4 w nocy, te lobby może być bardzo, bardzo ciekawe z paru względów. No, w twoim regionie większość osób albo śpi, albo jest w pracy, albo jest w szkole, więc lobby siłą rzeczy popołudniami może w większości przypadkach robić się coraz trudniejsze. Nie mówię, że o popołudniowych porach nie zdarzy się łatwiejsze lobby, ale może być trudniejsze niż o takie lobby wczesno poranne. Tylko i wyłącznie dlatego, że w twoim regionie, czy tam pula graczy jest po prostu mniejsza, no i ten matchmaking musi po prostu tworzyć lobby
na podstawie gry, znaczy z puli graczy, która jest dostępna. To jest dosyć logiczne. Kolejno, to jak często grasz, czyli jeżeli ty miałeś przerwę od gry parę dni, no to gra automatycznie chce cię wrzucić do lobby, które jest stabilne, które jest bardzo dobre jakby technicznie, jeżeli chodzi o stabilność serwera i jeżeli chodzi o poziom powiedzmy graczy. Tylko po to, żebyś się poczuł jak super bohater i żebyś też chciał częściej grać w tą grę. Czyli chce cię po prostu nagrodzić za fakt, że się logowałeś. Ale zauważysz, że jak im dłużej grasz, im lepiej ci idzie, to te serwery się stają troszeczkę gorsze. Ten chłop nie miał w ogóle pojęcia, co się dzieje. Jak sam zauważyłem, że to są żuki, pewnie bez słuchawek. Może no, zdarzają się ludzie, którzy grają bez słuchawek. Ten już biegł od razu, a ja przestałem do niego strzelać. Ja zapomniałem, że no ja czasem mam, że czasami mi się wydaje, że powinienem kogoś powalić szybciej, ale go nie powalam, przestanie do niego strzelać i ginę przez to. Głupota z mojej strony. Mimo wszystko, co ja tam mówiłem? Aha, jak często grasz, prawda? Czyli jeżeli na przykład nie było cię przez tydzień w grze i się logujesz do gry, no to gra chce sprawić, żebyś się poczuł bardzo dobrze grając w tą grę, więc da cię do łatwiejszego lobby, że będziesz miał bardzo dobre poczucie, nagle wszystkie twoje strzały trafiają. Aim assist też działa lepiej, to też jest pewna hipoteza, która się coraz częściej zaczyna pojawiać i potwierdzać, że osoby, które nie grały przez dłuższy czas, to nagle im aim assist lepiej klei, lepiej im się po prostu strzela. I tak samo osoby grające na myszce mają takie odczucie, że po prostu te strzały trafiają tam, gdzie powinny trafiać. To po prostu jest no serwer. Moim zdaniem po prostu serwer tak działa. Chociaż spotkałem się z opiniami i z takimi praktykami, że gracze na padach czasami zmieniają rodzaj aim assista, powiedzmy z ogólnego czy ze standardowego na Black Ops i grają przez parę minut czy tam dwa mecze na tym Black Opsie. Później wracają do tego standardowego czy tam ogólnego, który jest silniejszy, który jest teoretycznie najlepszym aim assistem, którego można wykorzystać, którego można używać. No i ten aim assist wtedy jest jeszcze sprawniejszy i jeszcze mocniejszy. Ja osobiście tego nie sprawdzałem, nie jestem pewny, czy to działa, natomiast słyszałem już wiele razy, że takie praktyki są stosowane. Kolejną rzeczą, która wpływa na to, jak twoje lobby może zostać stworzone, jest jak ci szło w przeciągu ostatnich paru meczy, powiedzmy. Czyli jak bardzo źle grałeś przez ostatnie 3-4 mecze, no to skill-based matchmaking stwierdzi, że idzie ci źle, więc dacie do łatwiejszego lobby. I tym sposobem możesz sobie jakby sztucznie wykreować słabsze lobby, mimo że twoje umiejętności są lepsze. I takie praktyki faktycznie stosują niektórzy streamerzy i ja do tego później przejdę. Ale to jest kolejny czynnik, który wpływa na to, jak twoje lobby może powstać. Więc po pierwsze, twoje ogólne umiejętności. Po drugie, jak często grałeś albo kiedy ostatni razem grałeś. Po trzecie, jak ci szło w ostatnich meczach. To są te czynniki, no i ilość osób. To są czynniki, które wpływają na to, jak się tworzy lobby. I teraz przejdźmy sobie do tematu, dlaczego ty nie dostajesz w cudzysłowie takiego bot lobby. Ja sobie zapiszę też temat streamerów. Streamer. Żebym pamiętać, żeby to wyjaśnić na samym końcu, czy tam w połowie. Więc jeżeli chodzi o ten aspekt bot lobby i tego subiektywnego odczucia, bo to jest subiektywne też odczucie przede wszystkim, czy dane lobby jest słabe, czy dane lobby jest mocne i jakby określenie tego lobby na podstawie paru interakcji, które mamy w danym meczu. Więc musimy zauważyć jedno, że w meczu, czy to jest na Almazra, czy gdziekolwiek, mamy około 100 osób, tak? Załóżmy, mamy 100 osób. I teraz ilość interakcji, które będziemy mieli w danym meczu, zależy też głównie od twojego poziomu umiejętności. I teraz mam tu na myśli to, im lepszym graczem jesteś, tym w teorii i w praktyce w sumie bardziej agresywnie grasz. Bardzo mały procent dobrych graczy gra pasywnie, gra pod zwanego wina, gra pod utrzymanie pozycji notorycznie, bo ma dobrą strefkę i tak dalej. Chyba że grają na siłę pod niuka i tak dalej i rankedy, to jest inna kwestia. Więc agresywniejszy gracz gra, znaczy lepszy gracz gra agresywniej, przez co ja tutaj zrąbałem strasznie, bo tutaj ten drugi, który został bez kewu, zrobił szeroko i dobrze zagrał. Dobrze zagrał, że poszedł szeroko, a ja, no, nie udało się. Nieważne. Źle zagrałem ten podjazd. Mimo wszystko, to byli słabsi gracze. Agresywniejszy gracz będzie miał więcej interakcji z innymi graczami, co za tym idzie, ma większą jakby pulę graczy, z których może określić moc danego lobby. Więc mimo na 100 osób może spotkać się z 30, z 15 lepszymi bądź słabszymi graczami
I na tej podstawie wielu widzów określa moc danego lobby, nie zapominając, że zapominając przy tym, że przykładowo wchodzi w interakcję z jednym graczem, który był botem, drugim graczem, który był botem, no i określa już dane lobby na jako bot lobby, prawda? Z tym, że zaraz ten gracz trafi na kogoś lepszego i później na kogoś, kto potrafi strzelać, na kogoś, który potrafi utrzymać pozycję. No i jednak się zapomina już o tym graczu, bo już zostało te bot lobby określone, tak? Już te bot lobby zostało przez ciebie jakby określone, że jest po prostu, bo dany streamer po prostu tak ten. Więc ilość interakcji bardzo wpływa na to, jakie masz odczucie danego lobby. Druga sprawa, jeżeli grasz bardzo pasywnie, Bo też możesz tak grać i to też jest mniej więcej kwestia umiejętności, czy ktoś gra agresywnie, czy pasywnie. Siłą rzeczy trafiasz na mniejszą ilość graczy. Dosyć logiczne, prawda? To był lepszy gracz. Widzicie? To był bardzo dobry gracz. To był bardzo dobry gracz i ledwo go zabiłem. Ale już dane osoby, widząc interakcje, które miałem z innymi graczami, mogły określić, że to lobby było słabe lub jest słabe, a ten gracz był bardzo dobry mimo wszystko. Więc to nie jest jako tako bot lobby, to ten gracz też potrafi trzymać kąt i ten gracz też mnie ledwo zrobił i po prostu fakt, że byłem agresywny i troszeczkę tutaj zaczarowałem, też go zabiłem. Więc tu jest podobny dowód na to, że nie do końca jest łatwo określić moc danego lobby na podstawie paru interakcji. Jak widzieliście, u mnie było tych interakcji więcej, więc możecie już bardziej określić średnią tego lobby i wychodzi na to, że jest mniej więcej zrównoważone. Ale ponownie, jako gracz słabszy masz mniej tych interakcji, przez co nie masz takiej dobrej puli jakby do określenia, czy dane lobby jest mocne, czy nie. A jak już wchodzisz w jakąś interakcję i przegrywasz daną walkę z danym graczem, to określasz go jako spoconego lub lepszego gracza, no bo przegrałeś tą walkę. Chyba żebyś tą walkę wygrał, w zależności od tego, jaka to, o ten tu też nie wiedział, co się dzieje i za późno się skopnął, coś się dzieje, może jadł zupę i biegł. To też może tak być, że zabijesz lepszego gracza, dajesz na TikToka, a się okazuje, że ten gracz jadł zupę i jedną ręką szedł do przodu. Okej? Okay? Tylko tak nawiasem mówiąc. Więc ilość interakcji. Kolejno, możesz mieć ludzi na twoim poziomie w danym lobby, tak? Bo także może skill-based matchmaking dobrze zadziałał i masz ludzi na twoim poziomie, tak jak w teorii powinno być, więc wydaje ci się, że tego bot lobby po prostu nie masz. Bo większość osób, mimo że jesteś słabszym graczem, to masz słabszy graczy w twoim lobby, jesteście na tym samym poziomie, strzelacie mniej więcej tak samo, ilość interakcji jest mniejsza i wam się wydaje, że po prostu wszyscy jesteście spoceni. Ale to niekoniecznie tak musi być, po prostu spotykacie się w późniejszych strefach. Kolejno, spotkasz jednego spocucha, czy tam dwóch spocuchów lobby, czy jeden spocony team i na podstawie tego jednego spoconego teamu określasz moc danego lobby. Ponieważ, nie wiem, zrobiliście sobie loadout z teamem i nagle słyszycie UAV recon sending, znaczy UAV, tam ktoś spalił USB, ktoś spalił UAV, czy tam BSP, no i was podjechali i was zabili, przegrywacie gułak i siłą rzeczy określacie to lobby jako bardzo spocone. A realia ponownie mogą być inne. Mogą być dokładnie takie same jak mam ja. Możecie mieć dokładnie te same lobby co ja. Po prostu ja trafiłem na słabsze teamy, później trafiłem na ten mocniejszy team, którym wygrałem bądź przegrałem, ale zajęło mi troszeczkę więcej czasu, aby zabić ten team, bo siłą rzeczy są lepsi. Lub po prostu poszliśmy na trzeciego tak zwanego, czyli kiedy ten team bił się z innymi osobami, my wleźliśmy na trzeciego lub ja wlazłem na trzeciego i siłą rzeczy miałem łatwiejszą walkę, bo oni byli obici, byli zajęci, wlazłem im na plecy i ostrzelałem mi plecy. Różne sytuacje się mogą zdarzyć, więc siłą rzeczy mogliśmy mieć te same lobby, ale nasze odczucia tego lobby były kompletnie inne. Przez pecha, przez samą pozycję i przez umiejętności. Mimo wszystko możemy mieć bardzo podobne lobby, ponieważ musimy pamiętać, że jakby to, jak lobby jest tworzone, podobnie zależy od puli graczy, od twoich umiejętności, od tego, kiedy ostatni raz grałeś i od tego, jak dobrze ci szło w ostatnich meczach. Więc siłą rzeczy, ja jako lepszy gracz mogę trafić do twojego lobby i możesz się zastanawiać, do jasnej cholery, co ja tam robię. Ponownie, tak działa skill-based matchmaking i nie trzeba tego za bardzo oszukiwać. A co do streamerów i oszustw potencjalnych z robieniem lobby, przejdę na samym końcu filmiku. No i na końcu już omówiłem agresywną grę, wystarczy jeden spocony team, aby określić lobby fałszywie jako spocone lobby, lub wystarczy jeden czy dwa bot teamy, żeby określić cały lobby jako bot lobby, prawda? Więc jest takie fałszywa percepcja tego, fałszywa percepcja tego, jakie lobby może faktycznie być, bo podobnie to może być dosyć subiektywne.
Kolejno, omówmy sobie kwestię, dlaczego, znaczy omówiliśmy już sobie, dlaczego skill-based matchmaking jest nieudolny, właśnie z tych przyczyn, ale omówmy sobie kwestię, dlaczego skill-based matchmaking jest też karą dla lepszych graczy lub karą dla graczy, którzy poprawiają swoje umiejętności. I tych powodów jest parę. Pierwszy powód jest taki, że jeżeli idzie ci dobrze w danej grze, znaczy idzie ci dobrze, stajesz się coraz lepszy, ustawiasz się lepiej do danej walki, lepiej ogarniasz swoje celowanie, lepiej ogarnąłeś pada, lepiej ogarnąłeś myszkę, masz lepszy team i tak dalej, więc w przeciągu pary gier zostajesz karany przez grę i mówię tutaj na meczach publicznych, na meczach tak naprawdę casualowych, na których masz się w cudzysłowie zrelaksować, jesteś karany przez grę, bo idzie ci za dobrze, dlatego musisz trafić do trudniejszego lobby lub musisz trafić do lobby, które jest mniej stabilne, bo też skill bez matchmaking będzie stawiać jako priorytet fakt, żebyś trafił do lobby, który jest mniej więcej na twoim poziomie, więc co z tego, że trafisz na gorszy serwer, trudno, co z tego, że ty musisz lecieć na dalszy serwer, z którym połączenie masz o wiele gorsze, trudno, ważne, żeby lobby więcej było na twoim poziomie, co jest niesprawiedliwe, bo ty, co z tego, że jesteś lepszym graczem, ale ty masz inne doświadczenie rozgrywki niż gracz, który ma lepsze połączenie. A tak nie powinno być. Jeżeli gra ma być sprawiedliwa, to wszyscy powinniśmy mieć te same połączenie, te same lobby dokładnie, te same doświadczenie rozgrywki mimo wszystko. No i poziom umiejętności to już jest rzecz inna. I kiedyś tak było. Przede wszystkim było takie powiedzenie ping is king, czyli przede wszystkim połączenie, następnie możemy myśleć nad dobieraniem lobby na podstawie, czy tam dobieranie teamów, bo teamy były mniej więcej dzielone na podstawie umiejętności. Z tego co pamiętam w MW Modern Warfare, Call of Duty 4, czy tam Modern Warfare 1 z 2007 bodajże roku, tak było, że przede wszystkim połączenie było ważne, a teamy były dzielone na poziom umiejętności. Coś takiego, o ile dobrze pamiętam, było. Więc tu już jest pewna niesprawiedliwość tego lobby. Kolejno wrócimy sobie do tego faktu, że stajesz się lepszym graczem. Polepszyłeś swoje umiejętności, stajesz się lepszym graczem i gra cię karze właśnie za to, bo to nie są rankedy, za które dostajesz tam jakiś ranking i faktycznie walczysz przeciwko najlepszym graczom lub graczom na twoim poziomie po to, żeby wejść wyżej w rankingu, to jest logiczne. Natomiast na meczach, na które teoretycznie mamy się wszyscy relaksować, mamy dobrze spędzić czas, pośmiać się, fajnie sobie pograć, to dlaczego gra cię karze za to, że tobie się polepszają umiejętności? I tak to faktycznie jest. I wy jako osoby, na przykład osoby casualowe, osoby słabsze, mówicie, dlaczego wy nie dostajecie bot lobby? No dobra, ale to dlaczego osoba agresywna czy osoba lepsza dostaje też trudniejsze lobby? Dlaczego on ma być karany za jego umiejętności? Więc musicie też spojrzeć z tej perspektywy, że osoba lepsza też za fajnie nie będzie spędzać czasu, bo cały czas ma spocone lobby, cały czas się poci, zamiast sobie też pograć, zamiast sobie też zrelaksować. Więc musicie też o tym pamiętać i musicie też spojrzeć na to z tej strony. Kolejno, przejdźmy sobie na samym końcu, zanim zginę, przejdźmy sobie do kwestii VPN-ów i robienia słabszych lobby, i robienia rekordów, fragów i tak dalej, i samego docenienia umiejętności i skilla danego gracza, ponieważ to też nie boli, szczerze mówiąc, bo wiadomo, że kwestia tworzenia lobby i tak dalej jest nieudolna, jest niesprawiedliwa dla obu stron, można powiedzieć, i doświadczenie rozgrywki, niezależnie od twojego poziomu umiejętności, może być po prostu różne. Szkoda, no ale niestety jest tak, jak jest. Jest to system, którego na razie na ten moment nie przeskoczymy i możemy o tym później po prostu bardziej pogadać. Natomiast jeżeli chodzi o te VPN-y i robienie bot lobby przez streamerów, bo faktycznie bot lobby może się zdarzyć. Może się zdarzyć, że dany streamer zrobi sobie łatwiejszy lobby lub robi to celowo z wielu przyczyn, tak? I było coś takiego za czasów Warzone 1 na Verdańsku, dwóch najbardziej znanych streamerów, można powiedzieć, że wykorzystywało ten fakt, że można było robić sobie słabsze lobby, no i większość społeczeństwa po prostu nie wiedziała o tej metodzie tworzenia słabszego lobby, tak? No i też część społeczeństwa się poczuła oszukana, ponieważ ich skill był, można powiedzieć, że czuli, że ten skill jest fałszywy, co niekoniecznie, no nie, niestety się nie udało, tutaj zginąłem i no, las na trzeciego. GG's, no trudno.
że ich skill był, można powiedzieć, że taki zafałszowany, co niekoniecznie musi być prawdą, ale też poniekąd jest prawdą, bo później jak były, przychodziły turnieje i tak dalej, no to na turniejach nie wychodziło, co? Na tych turniejach po prostu nie szło, no więc mamy tutaj przykład osób, które notorycznie grają na VPN-ie lub grały na łatwiejsze lobby, a kiedy przyszedł czas grać turniej, no to była kaszanka. Mówię tutaj o customowych turniejach, w momencie kiedy porównujemy umiejętności najlepszych graczy, a nie o turniejach killer race'owych, co kiedyś były na Werdańsku, w których się po prostu się ścigało na fragi, bo były takie turnieje, ja bierałem też udział w takich turniejach i te turnieje są też po prostu niepraktyczne, łatwo na nich oszukiwać, no i dlatego też ten system turniejowy po prostu został odsunięty i tego się już nie stosuje. Więc fakt, używanie VPN-ów, można powiedzieć, że i kreowanie łatwiejszych lobby nie jest tyle koniecznie jakby oszukiwaniem samym sobie, bo sam VPN może ci dać na przykład lepsze połączenie, co może być też sprawiedliwe mimo wszystko, ale jeżeli oszukujesz swoich widzów, mówiąc, że ja jestem najlepszy na świecie, ale notorycznie grasz na VPN-ie, bo wszyscy to są żuki, ale wy jesteście żuki, ja jestem najlepszy i tak dalej, no to już świadczy po prostu o tobie, ale szczerze mówiąc, jeżeli ktoś gra na VPN-ie lub próbuje grać na VPN-ie i mówi, ej, ja gram na VPN-ie, robimy rekord świata, nie wiem, nie widzę w tym żadnego oszustwa. Można też sobie stworzyć łatwiejsze lobby, nie grając na VPN-ie. Wielu graczy na tych wyspach odrodzeniach specjalnie na przykład robi tak, że grają bardzo wcześnie rano, lub grają bardzo źle, lub robią tak, że... tutaj w sobie jem w tle. A tego nie widzicie na szczęście. Grają tak, że po prostu umierają, aż dostają takie bardzo łatwe lobby, na którym jest po prostu łatwo robić kille. I bądźmy szczerzy, rekord świata, czy rekordy fragów nie zrobimy na mocnym lobby. Nie zrobisz tego na rankingowym lobby. Możesz zrobić dużo fragów na rankingowym lobby, jak jesteś bardzo, bardzo dobry, ale nie są to rekordy świata, tak? Rekordy świata robi się na bot lobby i to nie jest nic złego, to nie jest żaden sekret. Na to, i to też wymaga bardzo dużej ilości umiejętności, bo jak ja słyszę, że gdybym ja miał takie bot lobby, to co byś zrobił? Nic byś nie zrobił. Gdybyś miał takie bot lobby, to bądźmy szczerzy i teraz przeanalizujemy sobie błąd jakby tutaj Resztiksa, kiedy podjął się tej walki. Kiedy ty byś miał takie bodloby, to co? Byś zrobił może 5 fragów więcej z tego względu, że twoja gra nie jest na tyle agresywna i umiejętna, aby zrobić taką ilość fragów. Ponieważ same strzelanie i wygrywanie pojedynków to jest jedno, ale umiejętność szukania killi to jest drugie. To jest bardzo ważna umiejętność i bardzo mało osób posiada tą umiejętność i tą umiejętność się wyrabia tylko dzięki miesiącom, czy tygodniom, czy nie wiem, latom? Tak się nie mówi chyba. grania agresywniej, dzięki czemu potrafimy szukać tych fragów. Więc o tym chciałem powiedzieć. I przeanalizujmy sobie tutaj fight 1v2. Niestety tutaj Resztik popełnił dokładnie ten sam błąd, który ja popełniłem wcześniej, kiedy zginąłem. Powalił tu jednego, ma 6 ammo i zamiast podjąć walkę z tym graczem i zmieniając sobie broń na castowa, którego ma, próbował dobić na siłę. I ja zrobiłem dokładnie to samo. Czyli po prostu greedy na fragi, byle żeby dobić kosztem waszego życia, co niekoniecznie musi być to dobre. Więc to wszystko z mojej strony, mam nadzieję, że kwestia bot lobby VPN-ów jest wyjaśniona i że rozumiecie, jak to działa. Podzielcie się w komentarzu waszymi opiniami, co wy o tym myślicie. To wszystko z mojej strony, ja wam życzę miłego dnia, zostawcie te łapki w górę, komentarze i suby są mile widziane oczywiście. Armia tutaj rośnie, armia All Squad, Squad Team, All Squad, Alpha Squad, jak zwał i oczywiście zapraszam was na live streamy na tym kanale, ponieważ to się pojawia tutaj regularnie. Trzymajcie się i do zobaczenia.